Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już czwarty odcinek Znowu jedna z tych Gothica 2. Cholernych O Jezu, bestia, atakujemy. Lester, pomogę ci. Nie, fraga mi zabrałeś, ty złodzieju. Ukradłeś mi fraga, pożałujesz. Dobra, dobrze, dostałem kolejne wskazówki, żebym sobie podeksplorował las, czyli tu, gdzie przebywa Lester obecnie. Więc sobie go podeksplorujemy co do kawałka, jak się pokręcimy po tym lesie. O, słyszę wilka. No chodź tu, come on. Ciu. I level up! O, fajnie. Czyli koleś, się nie myliłeś. Dostanę tu level upa. Super, mam już 10 punktów nauki. Dobra, kolejny wilk prosi się o strzała. Zapraszam, zapraszam. Ciul! Pięknie. Takie polowanko powinno być codziennie. Tu kolejny wilczek. Dzika mi kierowało. Lol. Zapraszam, kaman. Ciul. Dobrze. Dobrze przycelowane. I pięknie ustrzelone zwierzę. Dobra. Chyba się już tutaj dość pokręciłem po tym lesie. Niczego tu nie znajdę. Przeszukałem. Tu nie słychać żadnego wilczka. Dziwne. A! Głośno słychać te ptaszki. O, fuck! A masz. Kurde. Ale dostałem. O, szczurek jeszcze mały. Młodzik. Czekamy na krwiopijce. Zapraszamy. Ona też oberwie na strzała. Ciul. Ile jeszcze mi strzałek zostało? 7. Muszę być oszczędny. O, tutaj ziółko lecznicze. Kolejne ziółko. Powiedziałeś mi o tej jaskini w komentarzu, dlatego też się do niej przejdę. I tam chyba będę miał jakieś fajne itemki. O, właśnie, stoper. O najważniejszy bym zapomniał. O, stoperze. A stoper to podstawa. Dobra, wiecie co? Może teraz wezmę sobie nóż na wilki. O, proszę. Posiekam was. O, tak. Trochę trzeba też powalczyć. Ja tu sobie trochę teraz odstawię strzelanie z łuku. Zaoszczędzę sobie na tym trochę strzałek. Zaraz jemy. A no, to też zupę rybną wypijemy. Pięknie będzie. Przeszukujemy wszystko, totalnie wszystko, tylko da się. Jak sobie leżą szczurki. Jeszcze się ciągnie jaskinia. O, proszę, kolejny szczurek. Pięknie obity. O! Jakieś korzonki lecznicze. Ale te wszystkie to są głównie lecznicze zioła. Zarzewiały krótki miecz. Tutaj umarł Lothar. 721 do 762, czyli żył w sumie 41 lat. O, szkoda, że tak w młodym wieku zginął. Mógł jeszcze pożyć z 30 lat. Dobra, mamy tutaj ten zardzewiały mieczek krótki. 15 siły brakuje. No dobra, idziemy stąd. Jaskinia już została, tak myślę, przeszukana. I możemy teraz spokojnie iść na... Strzała? What the fuck? Jakim cudem? Aha. Musiałem ją upuścić, kiedy chowałem łuk. A to dziwne. Dobra. Idziemy sobie. Las już jest oczyszczony. Ze wszystkich stworzeń. Kolejne ziółko. Tak, tu też jest jakieś ziółko. Trzeba zbierać te zielska. Nie wiem, ty tak sobie, bo ja nie będę z nich robił mikstur, bo ja alchemią się nie będę interesował. No to jest dla mnie czasochłonne i żenujące robić mikstury. Chociaż to jest fajna rzecz, ponoć, ale dość przynudzająca. Dlatego sobie odstawię alchemię, ale rośliny jak najbardziej mogę zbierać. I teraz kolejną wskazówką, którą dostałem od ciebie, właściwie nie wskazówka, a cel... zadania
to zdobyć czar snu i ten, no, użyć go na strażniku miejskim, który jest za sklepem Matea, i po prostu okraść skrzynki, w których są między innymi, nie wiem, kiełbasa, o której mi pisałeś, dużo tam kiełbasy jest, skórzana zbroja, którą mogłem sobie za darmo wziąć, tak, to bym nie musiał wydawać pieniędzy, i jakieś tam jeszcze pewnie inne pierdoły. O, właśnie dostaliśmy te 10 punktów nauki, to dzisiaj je wykorzystamy na nauczenie się oskurowania zwierząt. Sorki, Kawalor, ale dzisiaj nie skorzystam z twoich usług, gdyż mam zamiar zostać czeladnikiem u Bospera, u czarza, bo ponoć u niego najbardziej jest... u niego się najbardziej opłaca. Dostaje się od niego pewnie dużo pieniędzy za skóry danych zwierząt. Dlatego idziemy sobie do Korinic, nie zwracając uwagi na inne pierdoły. Będę musiał sobie jeszcze strzały dokupić. No to właśnie u tego Bospera się kupi, bo on jest właściwie łuczarzem. No to on pewnie robi strzały. Szkoda, że nie mogę z Kawalornem handlować, to on też by mi jakieś strzały odsprzedał i bym miał czym strzelać. No to do Korinis. Dzisiaj mianowicie użyjemy tego czaru snu, tylko skąd ja mam wyciągnąć taki czar? Otóż to. Więc ja nie mam pomysłu na to, powiem wam szczerze. Bo mi powiedziałeś tylko, że gdzieś mogę sobie zdobyć czar snu. Tylko mi nie powiedziałeś u kogo, ani gdzie. Dlatego mam lepszy sposób. Może was to rozbawi bardziej. Ten sposób będzie o nieco łatwiejszy. I panie Dobiński, myślę, że będziesz z tego powodu bardzo zdziwiony. Ale nikt mnie nie słucha. Taki oto Bóg, proszę bardzo. O, proszę. Ha, ha, ha. Przykro mi bardzo, ale nie wykorzystam tego. Bardziej wolałem zabawić się czarem bugów. Skórzany pancerz, proszę bardzo. I trochę pochodni, młotków. Takie pierdoły tu są. A w tej drugiej, zaraz zobaczymy. 10 menzurek, 15 kiełbasek, 5 strojów. O kurde. No to ostro tutaj jest. Może jakoś teraz uciekniemy stąd. Jakieś plany, pomysły. O, teraz przy okazji jeszcze pospacerujemy po porcie. Bo ponoć na... Oh shit, motherfucker. Cięcie robię. Okej, jestem już po małej przerwie. Jak chyba widzieliście, zginąłem. Musiałem się ześlizgnąć oczywiście. Teraz spróbujemy się dostać w mniej taki... O, proszę. I teraz się udało. Tak jak chciałem powiedzieć, teraz sobie pospacerujemy po dachach portu. O, proszę. Ale parkour. I szukamy przedmiotów, jakie by nam się tu przydały na dachu, bo wiem, że coś tu jest na tym dachu. Wszędzie, w całym porcie coś się musi tu ukrywać po tych dachach. I dziękuję ci za kolejną wskazówkę. Naprawdę to jest coś, że ty tak dużo pamiętasz, z czego nawet ja nie pamiętam już tyle. Przeskoczę. Yeah! Assassin's Creed normalnie. Tylko trochę taki nierozbudowany, dobrze. Ja sobie jeszcze uchylę myszką, żebyście widzieli, czy czegoś nie przeoczyłem. Dobra, szukamy jakichś przydatnych rzeczy, bo wiem, że coś tu może się ukrywać, jakiś coś. Lepiej by było, gdyby się trzymał. Tu widać nic nie ma, dlatego teraz idziemy na tamte dachy. Tylko teraz jakoś bym musiał się dostać, taki dość nietypowy sposób. O, proszę. O, ale ładnie, nie no, normalnie jak Ezio. nie no, trochę takie dość kiepskie porównanie.
Ezio to się kurde by w sekundę tam wspiął, a Bezio to wiecie, to już jest inna historia. Tu nic nie ma. Szukamy po dachach jakichś ciekawych rzeczy. Się tak przespaceruję po tych dachach, tylko żebym się nie wyglebił, bo to będzie najgorsza rzecz, jaka mnie spotka. Dobra. Tu nic też nie ma na tym dachu. A szkoda wielka. Tu też nic nie ma. Cholera. Czyli po tej stronie tu nic nie znajdziemy na tym dachu. Jeszcze stoper zapomniałem wznowić, bo po tym zgonie nagłym. O, coś tam widzę. O, tu też jakiś srebrny pierścień. Okej. Czy jednak coś się znalazło? Teraz tutaj. Ojdź! O kurde, się zdupiłem. Dobra, jeszcze raz. Tu się wspinamy. Bezio, to nie jest takie trudne, naprawdę. Kurde, widać, że jesteś wise on. Dobra, to na ten dach się wspinamy. O kurde. Najpierw po tych beczkach. A, tu się to nawet nie dostanę. Raz. O, pięknie. Tu się udało. Tutaj coś leży. Smoła. Ekstra. Ekstra item. Jakiś skórzany mieszek. O, proszę. Pięknie. Skórzany mieszek. Ciul. Ej, nie. Ten parkour mi się podoba. Bezmiennego. O, tutaj kolejny skórzany mieszek. Nie, no miałeś rację. Są jakieś ciekawe rzeczy. Kolejna smoła. Założę się. O, miód. Miód na dachu. Dla mnie to miód jak serce. Ekstra. Normalnie ekstra. O, coś się świeci. Mikstura many. Ej, nie. Na tych dachach są same ciekawe rzeczy. Mnie się podoba. Powiem wam szczerze. O kurde, jakiś zwój. Z jakimś czarem. Lodowa strzała. Ekstra. Nie no, super. Super, tu się i temu ukrywają. Powiem wam. Zawsze to powtarzam. Przeskoczę, przeskoczyłem. Kolejny skórzany mieszek. Nie no, jestem bogaty. O! Jakaś roślinka. Rdest polny. Wezmę sobie. Jeszcze nie skończyłem exploringu dachów w porcie. Więc tutaj trzeba kontynuować. Mikstura lecznicza. Nie, no super, super. Powtarzaj. Jakieś ciekawe rzeczy znajduję. Przecież wiadomo, tam. Tam już pewnie nic nie ma, a jeszcze sprawdzę, jak dokładniej. Przeskoczę. Ach! O kurde, nie udało się. Już o tym mówi. O, słyszę jakieś stuku. Dobra. Exploring dachów na porcie zakończony. I teraz należy wyruszyć do tego całego, już wam mówię, bossera, jeżeli chodzi o bycie czeladnikiem. Tutaj mamy sklep Łuczarz pod zabójczą strzałą. Proszę bardzo. Dzień dobry. Witaj w moim sklepie, nieznajomy. Tak, witam. Jestem Bosper. Wyrabiam łuki i handluję futrami. Ekstra. Co cię sprowadza do Korinis? Bezio, czemu mlaskasz? Aha. Muszę się dostać do Górnego Miasta. No. Tam, gdzie są paladyni. Go Górnego? Tam pisał Go Górnego. Musiałbyś być szanowanym obywatelem, albo przynajmniej mieć porządną pracę. Aha. Obcy nie ma szans się tam dostać. No to super. Szukam pracy. Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Aha. Poprzedni zrezygnował 2 dni temu. Aha. Więc znasz się trochę na polowaniu? Ani trochę. Cóż. Mogę cię nauczyć, jak się obdziera ze skóry zwierzęta. Jej. Dobrze ci zapłacę za każdą skórę. Serio? Jaką mi przyniesiesz. O, będzie zadowolony. Czekaj, ja jeszcze z tobą pohandluję. Pokaż mi swoje towary. Między innymi. O kurde, ale biednie ze złotem. Ale strzały sobie kupię, nie ma co. Strzałki sobie kupię. Sprzedam to dziadostwo zwane zardzewiałym krótkim mieczem, bo on mi się nie przyda. Na pewno. Coś jeszcze chciałbym sprzedać. O, właśnie te skórzane pierdoły. Żeby mi się to nie poniewierało. Oj, proszę, trochę złota, żebym zyskał.
Coś jeszcze chyba mogę sprzedać takich, z takich pierdół. Menzurki sprzedam. Młotki. Kurde, ile połodni mi się tu poniewiera. Dobra. Smołę. Żuwaczki. Srebrny pierścień. Nie no, super. Już trochę się wzbogaciłem. Jakiś lepszy łuk bym sobie kupił, ale no wiecie. O, łuk wierzbowy. A ile ja w ogóle mam zręczności, bo ja nie jestem świadomy. Muszę zobaczyć sobie. Zręczność 10, kurde, będę musiał sobie trochę podekspić zręczność. Dobra, dlaczego Twitch radnik zrezygnował? Dlaczego Twitch radnik zrezygnował? Powiedział tylko, że w okolicy zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Aha. Jeśli to cię naprawdę ciekawi, możesz go zapytać. To go zapytam. Nazywa się Bartok. Pewnie kręci się gdzieś koło oberży Koragona. Aha. Przejdź koło kuźni, a dalej prosto. Aha, dobrze, dzięki za wskazówkę. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Zanim cię przyjmę, muszę oczywiście wiedzieć, czy w ogóle się nadajesz. Super. I co mam zrobić? Co mam dla ciebie zrobić? Nauczę cię, jak obdzierać ze skóry zwierzyny. A ty mi przyniesiesz, no powiedzmy, pół tuzina, panie. Wtedy będę wiedział, że opanowałeś swój fach. Troszeczkę się pomyliłeś. Jeśli nie zajmie ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie, to cię przyjmę. Troszeczkę się przeliczyłeś, panie Dobiński. Miało być 6 skór wilczych, nie 12, ale to nieważne. A teraz mnie naucz, jak obdzierać. Naucz mnie, jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Dobrze. Słuchaj, to dość proste. Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap. I ściągasz skórę. Przynieś mi te wilcze skóry, to zobaczymy. Okej, dobra. To ja ci już tu głowy nie będę za bardzo zatrubał. Przejdziemy się teraz do Bospera. Może do Bespera, byliśmy już Bospera. Do tego Bartoka. Czyli idziemy tutaj przez kuźnię i skręcamy w prawo. I mamy tunelik. I prawie widzimy już gospodę Koragona. I gdzieś powinien się kręcić Bartok. No gdzie on jest? No gdzie ten kretyn jest? No to dziwne. Tu nikogo nie ma. Jak miło. No może tutaj trzeba iść, bo widziałem jakiegoś kolesia, który sobie poszedł tam. Nie no, warto tam przejść. O, widzę jakiegoś łuczarza. O proszę, Bartok. Ej, ty. Witam serdecznie. Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi. Ale rzuciłem to. Czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. A właśnie, coś takiego. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił. Nie mogę narzekać. No właśnie, możesz mi coś o nim powiedzieć? Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. Tak, dobra. Ale coś innym myśliwi. Gdzie mogę znaleźć innych myśliwych? Poza mieliśmy tobą. Obóz niedaleko tawerny, w połowie drogi do gospodarstwa Onara. Aha. Ale nie wiem, czy ktoś jeszcze tam został. Do niedawna obaj przebywaliśmy w mieście. Mój przyjaciel Trokar jest bardzo dobrym myśliwym. Ciekawe, jak dobrym. To bardzo typowe. Gdzie on teraz przebywa? To dziwna historia. Kilka dni temu siedzieliśmy w knajpie Koragona i gadaliśmy o łowach. Nie pytaj mnie, co się dokładnie stało. Byłem nieźle wstawiony. Pamiętam tylko, że Trokar wspomniał coś o zakupie bagiennego ziela. Co? Nigdy nie wrócił. Zielsko mu się zachciało. Gdzie miał kupić to ziele? Chyba gdzieś w porcie. No tak. Mogłem się tego spodziewać. Nie próbowałeś go szukać? Nie. Powiadomiłem tylko straż. Jej funkcjonariusze nie zdołali go odnaleźć. Mam nadzieję, że nie zaatakował go wilk,
lub nie stało się coś jeszcze gorszego. Myśl, że podczas polowania mógłbym natknąć się na jego zimne truchło, przepełnia mnie strachem. Ten obraz nigdy chyba nie zniknie z mej pamięci. Pozdrawiam. Możesz mnie coś możesz nauczyć mnie o polowaniu? Polowaniu? Mogę ci pokazać, jak się cicho skradać i posługiwać się łukiem. To mnie naucz. Chciałbym lepiej strzelać z łuku. W porządku. Zobaczymy, czy uda mi się ciebie czegoś nauczyć. O, a zaraz, a ile mam punktów nauki? 5. Dobra. Ja bym sobie wziął te 5 punktów nauki za te łuki. A ile mam obecnie łuki? 12. To bym sobie trochę ulepszył. Ulepszę sobie. W porządku, twoja celność już się poprawiła. No, troszeczkę. A może pójdziemy razem na czemu polowanie? Nie pójdziemy na polowanie razem? We dwóch jest bezpieczniej, to prawda. Lepiej by było. A więc znasz się trochę na polowaniu? Może. Umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Okay. Uczciwy układ, no nie? No pewnie. A masz tu 50 sztuk złota. Proszę bardzo. Teraz każdy już o tym wie. No to idźmy, chodźmy na polowanie. Idźmy. W porządku, idź za mną. Za południową bramą zaczyna się las. Tam znajdziemy dużo zwierząt. Pewnie więcej niż byśmy chcieli. Kurde, trzeba będzie teraz sobie zapisać. Za chwilkę, jak tylko będę w sklepie tego Bospera. Ogłasza się, co następuje. Bo bym sobie jeszcze dokupił te. Już wam mówię. Jest więcej strzałek, bo będę ich miał chyba pewnie za mało. A czuję, że to może być niebezpieczna podróż. I powiedzieliśmy, że mogę napotkać orka. Ale wraz z nią odeszły także drzewa i zwierzęta, więc Adanos... Dobra, poczekaj tu, Bartok. Mnie to i stój. Tak. Nikt nie będzie stał. Dobra, będzie trudno stał. Trudno mi w to uwierzyć. Będziesz teraz stał. Dobra. To jeszcze się przejdę do Bospera. Yo. Pokaż. Dawaj więcej strzałek, dzięki. Ammo się zawsze przyda. Kurde, łuk bym też sobie kupiła, mam za mało zręczności. Kurde, jaki pierścień ładny. Tylko nie wiem, czy... Woreczek jest kilka monet. Pełen monet, 150 tu by było. To by było... Nie, nie starczyłoby mi na taki pierścień. Cholera. Ale peszek. Nie ma co. Dobra. Słyszałem, że ktoś cię okradł. Kto ci to powiedział? Pewnie Bartok, co? No. Nie miał nic ciekawszego do powiedzenia? No cóż. No tak, nie miał. Mówię ci, jak dorwę tego drania, to niech się lepiej modli. Wyszedłem ze sklepu tylko na chwilę. Kiedy wróciłem, zdążyłem tylko zobaczyć, jak wychodzi z moim łukiem na ramieniu. Od razu wezwałem strażników, ale ten niegodziwiec uciekł do portu. I tam go zgubili. Narobiłem takiego szumu, że straż przetrząsnęła całą dzielnicę portową. Ale nic nie znaleźli. Cholerne obiboki. Założę się, że mój łuk jest ciągle w mieście. Poinformowałem strażę przy obu bramach i nie widzieli, żeby ktoś wychodził ten z moim łukiem. Pały. Jak dorwę tego łobuza. Dobra, dobra, spokojnie, wypij sobie trochę wina i ci będzie lepiej. Dobra, zapiszemy sobie postępy. Żebym nie musiał potem znowu robić cięcia i przechodzić wszystkiego jeszcze raz. Dobra, to możemy iść. Wiadomo od dawna. O, dobra. Ja sobie jak coś to przygotuję czar. Bo czary też są przydatne, ale ja nie będę się jakoś tak specjalizował w magii. Więc to wiecie, odstawię sobie. Dobra, on tu nam pomoże. On to jest specjalistą od łuku. Pięknie. Dobra, ja już szykuję jak coś kulę ognia. Dobra, panie, chodź tu. Ciul.
o cholera. Idą wszystkie na mnie. O cholera! O cholera! Idą wszystkie na mnie. Pomocy! Pomocy! O, straż miejska się przysłuży mi. Sprowadza niebezpieczeństwo na miasto. O cholera, dalej mnie gonią. Może jakaś pomoc. Stój! Do górnego miasta wpuszczam jedynie obywateli Korinth. Wilki się napieprzają z ludźmi, a ja tu z paladynem. Ciągle to potrafię. Odłóż te brosy. Przepraszam, nie. Spokojnie. Jest. Się tak nie gorączkujcie. Ja tylko biorę to, co mi jest należyte. No, dziękuję. Coś jeszcze mogę pozbierać? Jakieś pozostałości? Nie, jaka kurczę sieczka tutaj siedziała normalnie. Ho, ho, ho. Czwarty wilk. No, ja tam te dwa wilki pokonałem. No, to jeszcze możemy nawet iść po tego orka, jeżeli to w ogóle przeżyjemy. A, w sumie przecież możemy to przetrwać. Czekaj, gdzie te wilki ubiłem? Gdzie są te wilczki? Nie! Gdzie są te wilki? Gdzie są moje wilki? Cholera jasna. Kurczę, muszę zrobić ze mną cięcie. Wybaczcie. Dobra, jestem już. Kurde, coś te wilki przepadły. Cholera jasna. Nie tak się tego miałem spodziewać. No super, zniknęły sobie te wilki. Jak miło. No i jak myślisz, powinniśmy iść dalej w las, czy nie? Idziemy dalej. Chodźmy dalej. W porządku. Miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Ja się boję, dlatego zrobię jeszcze jednego save'a. Na wszelki wypadek. To jest Avar save. Taki awaryjny zrobię. O kurde. Dasz sobie radę. Jesus. Z cieniostworem. Boż. Ty to masz odwagę, panie, jednak. Dobra. Dobrze. Może wypiję sobie miksturę many. O tak. Zabijaj te krwiopijce szybciej. Super, ono dwa na całą robotę, a ja tylko się patrzę. Zaraz, zaraz, muszę sobie coś zjeść. Fuck! Ork! O, w mordę. Ja spieprzam. Ubił orka! Ja pierdolsztajn. Ubił orka. Jezus, myślałem, że on zginie. Mamy lekki orkowy toporek. Dobra, chyba już będzie miał dość. Dość tego, wracam do miasta. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie. Nawet we dwóch. Ork, zaraz za miastem. Jasna cholera. No to na razie. Możesz sprzedać te skóry Bosperowi. Super. Dobra, jakoś przeżył. Nie wiem, jakim cudem. To było strasznie przerażające. Tak wyglądają właśnie lasy, składające się z tych mniejszych stworzeń, aż po takie większe i takie gigantyczne, które mogą stwarzać wrażenie groźnych i naprawdę nieprzyjemnych stworzeń. Kurde, ja mam tylko 4 wilcze skóry. No to, kurde, co to za robota? Nie no, super. Zarąbiście. Zarąbiście. To będę musiał sobie skombinować jakoś te wilcze skóry. No to chyba dla mnie nie będzie problem. Spokojnie. Ja chyba nawet wiem, jak sobie skombinować jeszcze. Z pewności się z tobą zgadzam. A nie, to było dziwne. Nie może tak dalej być. Uważam tak. Przecież ode mnie no nic się tego nie te wilki nie powinny jeszcze znikać.
Dla mnie to było całkiem prodziwne. Dlatego ja sobie wyjdę z drugiej strony tym, miasta. Ład i chaos współistniały i w harmonii. Ten, zabiję sobie ze dwa wilki i będę miał 6 wilczych skór. I po prostu je oddam Bosperowi. Dobra, jak coś to jeszcze mam chyba kilka czarów kuli ognia. No to nas zaczepi ten strasznik. Hej, czekaj, nie tak szybko. Samotna wędrówka może się dla ciebie źle skończyć. To niebezpieczne okolice. Skąd idziesz? A z miasta. Z miasta. Proszę, proszę. I zapuściłeś się aż tutaj, tak daleko od domu? No pewnie. A co to, co za, to za straszliwe niebezpieczeństwa? Wiele rzeczy. Założę się, że będziesz krzyczeć o pomoc, jeszcze zanim dotrzesz do następnego zakrętu. Mhm. Przypuśćmy, że będę potrzebował twojej pomocy. Ile będzie mnie ona kosztowała? Jestem skromnym sługą naszego króla i nie sprawia mi radości wyzyskiwanie bezbronnych obywateli. Jednak skoro stawiasz sprawę w ten sposób, niewielkie wsparcie finansowe mogłoby dobrze zrobić naszym przyszłym kontaktom handlowym. Na początek 10 złotych monet. Co o tym myślisz? A myślę o tym, że dobra opcja. Czemu nie? Oto twoje 10 sztuk złota. Wspaniale. Jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Pewnie. Mam tylko jedną prośbę. Nie przybiegaj do mnie z każdym nieistotnym drobiazgiem, rozumiesz? Dobra, rozumiem. A teraz przypieprzmy wilkowi. O, ładnie dostał. Zaraz okańcimy kolejnego wilczka. Jakiś czar. Dobra, teraz z łuku go zdejmiemy. No chodź tu, chodź tu. No masz, a masz. Ciul, pięknie. Zdjęty. Okej. I mamy już 6 wilczych skór, dlatego możemy teraz iść z powrotem do miasta i zanieść je Bosperowi. I przy okazji zaniesiemy Haradowi topór orka. Czyli ten lekki topór orkowy. Dobra. I zakończymy kolejny odcinek. Cholera, coś mnie ząb nawala porządnie. Nie wiedzieć czemu. Ohoho. Ale gniew Dobra. Beliara był tak wielki, że przemierzył on całą ziemię, by znaleźć... Musiały pojawić się problemy. Okej. Okay. Ale się zbugował koleś. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Yo, ziomek. Masz te futerka. Co do tych wilczych futer? Mam je. Proszę. Wspaniale. Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. No pewnie. A oto zapłata, tak jak obiecywałem. Ile? I co? O, co dobra. Myślisz? Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach? Albo napełnianie małych buteleczek w zakurzonej komnacie? Kto wie? Chcę zostać twoim czeladnikiem. Hej, wspaniale! Jej. Wygląda na to, że już znasz podstawy. No, znam. Ale Harad mówi, że nigdy cię nie widział. Dobra. Torben nie wie, kim jesteś. Konstantino nigdy o tobie nie słyszał. Mateo mówi, że jeszcze z tobą o tym nie rozmawiał. Musisz mieć poparcie co najmniej 4 mistrzów, żeby zostać czeladnikiem w tym mieście. A to znaczy, że powinieneś porozmawiać z tymi, którzy na razie niezbyt cię popierają. Dobra. Pójdziemy sobie do innego mistrza. Do Harada, między innymi. U niego to szybko pstryk zrobimy, bo przecież wystarczy, że mu damy... Szukam pracy. Orczą broń. Przydałby mi się nowy czeladnik. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie... Nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta. A wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami.
No dobra. No ja nie, nie jestem żadnym nierobem. Chyba zgłupiałeś. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń orka. Dobra. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na czeladnika. Zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostali mistrzowie. Dobra. Masz tą orkową broń. Mam orkową proszę. Broń, o którą prosiłeś. Pokaż. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem. Mhm. To były ciężkie czasy, mówię ci. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. Dobra. A teraz, czy mogę uczestniczyć jako... Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Właśnie. Jesteś dobrym człowiekiem. Oje, ja wiem o tym. Masz moją zgodę. Dziękuję. Brian jeszcze przez jakiś czas tu będzie. Jakie to a potem jego miejsce piękne. Zajmie jakiś silny chłopak. Dobra, a teraz pieprzaj. No i super, szybko żeśmy zrobili jedną robótkę. Jeszcze sobie coś kupię u Bospera. Mów, że o tym nie tak, wiesz. Sprawdzę, co on tam ma. Pokaż mi swoje towary. O, kupię sobie trochę strzałek. A czekaj, ja ci jeszcze sprzedam coś, zanim zakończymy odcinek. Dobra, tu nic. Skóra cieniostwora, pięknie. Dobra, myślę, że to wszystko. Dobra, kończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Na razicho!